Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna, witam was serdecznie w kolejnej odsłonie, gdzie dzisiaj opowiemy sobie o tym, na jakim rowerze, sprzęcie Woron Kolarzyna wystartował w pierwszych oficjalnych mistrzostwach świata w ultramaratonie, gdzie został pierwszym Polakiem w historii, który brał udział w tych zawodach. Zapraszam. Nie wiem, czy widzicie dokładnie na kamerze, ale rower jeszcze nie był czyszczony od momentu, kiedy zawody się skończyły. Wynik był taki, jaki był. Po prostu brak doświadczenia z supportem trochę przeszkodził tej rywalizacji, ale za to wyniki, jakie się okazały i to, w jakiej formie byłem, pokazuje, że mamy potencjał. No, nie chcę jakoś tam się super wychwalać, ale na takich dystansach mam potencjał, no, dużej klasy. Nieważne, nie będziemy teraz oceniać szans na następne wyścigi. Co my tutaj mamy? No, Fujiksona znacie z poprzedniego filmu, z poprzednich filmów może tak, gdzie go prezentowałem, gdzie był jeszcze seryjny. W tej chwili mamy taki rower, jaki wystartował nam na mistrzostwach i jak się okazuje, tutaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że mimo, że ta rama nie jest tej najwyższej klasy, czyli najlżejsza w stajni Fuji, bo jak dobrze pamiętam, ta rama waży chyba 950 gram, a topowa rama Fuji waży chyba 700. Także daje sobie naprawdę dobrze w górach i no po prostu radzi sobie rewelacyjnie. Po prostu czujemy, jak ten rower pnie się do góry, a nie uczucie, jakbyśmy mieli kapcia. Rower w tym momencie jest wyposażony tak, jak był na wyścigu, czyli mamy lampkę tylną, lampka przód, licznik Lemontka, bidon. Teraz zapytacie się, po co mi jakaś sakiewka jeszcze, kiedy jechałem z supportem. Ale po prostu dla takiego swojego psychicznego bezpieczeństwa był tutaj tracker i w późniejszym czasie też był powerbank do licznika. Jest oklejony tak, jak chciał tego organizator, czyli gdzieś tam na kołach, na widelcach, korbie i chyba tyle. Jeszcze później było na kasku. Może przejdźmy sobie teraz do tego, jakie zmiany zaszły, a na końcu sobie go zważymy, bo myślę, że bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o ważenie roweru. Nie jest on lekki, bo nie jest lekki, jest naprawdę ciężki, ale to, jakie właściwości, tak jak wspomniałem wcześniej, ma ta rama, po prostu nie czuć tego, a koła, czempiony, po prostu mimo bardzo, może nie bardzo, ale z tych nie należą do lekkich kół, a sprawują się rewelacyjnie, mimo że Piasta też nie jest jakiś tam z najwyższej półki, chociaż DT Suisse, pancerna i idealne na trening. To może lećmy od kokpitu. Lampeczka Botragera, jak chcecie się dowiedzieć, jak ona świeci, zapraszam na film z mojego kanału, gdzie możecie naprawdę zobaczyć, jak to daje, chociaż i tak nie odzwierciedla to kamera, jak jest w rzeczywistości. Licznik Garmina 530. Myślę, że taki minimum, jeśli chodzi o ultra maratony. Wachu nie lubię. Dlaczego nie lubię? Bo nie ma tam po polsku, a ja chcę widzieć wszystko, co jest po polsku. Nie zastanawiać się what is this? Więc albo was ist hier geschrieben? No. Także ja wolę po swojemu i nie koncentrować się na głupotach, czyli na przetłumaczaniu sobie, czego to jest. Wiem, powiecie, że to żaden problem, ale po co? Lemontka jakaś najtańsza w cudzysłowiu, kosztowała chyba 200 zł, tam 50, 60 euro chyba zapłaciłem, no to trochę więcej.
Sprawdziła się bardzo dobrze, ale ma tą wadę taką, że nie daje się podnieść góra-dół, a już jest zakupiona, odebrana przed chwilą paczucha z nową lemontką. Nie było tam niestety podkładek w zestawie, ale następnym razem zamówimy. Zobaczymy, jak będzie bez podkładek i przetestujemy. Kolejna sprawa. Wleciał mostek szoso po szosie, dlatego że seryjnie była to chyba setka. Tu jest szoso po szosie 120 i po prostu po bike fittingu stwierdziliśmy tutaj z fitterem Pawłem, że to będzie naprawdę optymalna pozycja, która nie zabierze mi komfortu jazdy na klamkach, a zarazem nie powinny boleć mnie plecy na lemonce. I tak było. Nie licząc tego, że coś strzeliło w barku na jakimś dołku, ale to nieważna sprawa. Bardzo ciekawą rzeczą jest owijka. Owijka, tutaj mamy owijkę Lizard Skina 3,2 mm. Trochę polowałem na 4 chyba mm, 4,5, 4,2, nie pamiętam już dokładnie. Ta jest sprawdzona. Stara przejeździła chyba na 3 rowerach i nic jej nie było, dopóki, że tak powiem, nie była cała brudna i nie stwierdziłem, żeby jej tam zamienić. Pod spodem, jak śledzicie mój kanał albo media społecznościowe, wiecie, że worą kolarzyna pod owijką ma żelki. Żelki, które okazuje się na takich trasach po prostu robią taką robotę, że jedziemy komfortowo, bez żadnych bóli, bez niepotrzebnie przyjmowanych wibracji, jakie przekazuje rower na nasze ciało. No i oczywiście lusterko. Będziecie się śmiać, nie będziecie się śmiać, ale to, co było w tym roku na trasie, to będzie o tym kolejny film, o apelu dla kierowców, bo będzie. Tutaj mamy torebkę, omówiliśmy sobie ją. Jakiś tam bardzo fajny bidon. Bardzo fajny bidon Elite, bardzo fajnie się piło, wygodny, no po prostu top. Koszyki jakieś tam karbonowe, też Elite, więc pasuje ładnie, pięknie. Jak będziemy sobie szli dalej, zmienione względem oryginału jest siodełko Bontragera Verse Elite. Jest to środkowa półka. Najniższą półkę miałem u siebie w Domane, gdzie okazało się, że po prostu geometria tego siodełka jest idealna pod moje 4 litery. Zdecydowałem się na środkową półkę ze względu na to, że mamy metalowe tutaj elementy, które na pewno przydają się na jakiś ultra, gdzie chcemy podpiąć sobie torbę podsiodłową. Uwaga, tak mówiłem, zapierałem się, że nigdy nie założę karbonowej sztycy, ale prawdopodobnie pod ultra supportowane będę chciał spróbować jeszcze siodełko to z najwyższej półki z tego modelu. Ono jest karbonowe i waży chyba 150 gram i będę chciał założyć sztycę karbonową, ale to wtedy będę ją zakładał, kiedy będę wiedział, że nie będę musiał żadnej podsiodłówki sobie pakować i wygodniej sobie śmigać. Także no, siodełko co? No, nie będę polecał, bo każdy ma inne 4 litery i to trzeba dobrać już pod siebie. Ja wreszcie znalazłem, bardzo się z tego powodu cieszę, bo mój zadek przez tyle godzin na siedzisku nie ucierpiał, chociaż mam ustawiony jeszcze dodatkowo alert co 15 minut, że wstaję z tego siodełka, chociaż na taki mój mały patent, czyli przekręcenie 5 obrotów na jedną nogę, 5 obrotów na drugą, mały odpoczynek, powtórzenie tego 2-3 razy i jedziemy dalej, siadamy sobie. Co my tutaj mamy? Koła może omówimy sobie na końcu. Co nam tutaj zostało? Z oryginału została nam przerzutka przednia, 105. No tutaj nie uważam, żeby były potrzebne jakieś tam duraacze
czy Ultegry po prostu no, to ma nam tylko działać i przekładać, więc tutaj nie masz takich super nie wiadomo jakich przełożeń niepotrzebnych technologii, żeby przekładać sobie z przodu. Jak zauważyliście, mam korbę GRX, ale tylko dlatego, że na takim dystansie już doświadczenia wiem, że 48-31 może być czarnym koniem wyścigu i po prostu jesteśmy mniej zmęczeni tym, że mamy mniejszy blat z przodu, a prędkość regulujemy sobie tyłem. Chociaż już jest kupiona nowa korba, bo okazuje się, że worąg kolarzyna, że tak powiem, rośnie w siłę i ta korba okazała się trochę za lekka, za miękka i wleci nam 50-34 standardowe, ale nie z kompletu jaki był z rowerem, czyli 105, tylko tutaj będzie niespodzianka, zobaczycie sobie na zdjęciu. Kolejną sprawą, jeśli jesteśmy przy korbie, pedały, korpusy z Ultegry R8000 i pomiar mocy Asioma Favero Duo Shi, czyli podwójny, obustronny pomiar mocy, na który możemy zamontować korpusy z rodziny Shimano, chociaż też nie wszystkie, producent podaje nam jakie nadadzą się, a najwyższym stopniem właśnie nadają się pedały z Ultegry. No i teraz myślę, że bardzo duża kontrowersja wśród szosowców, czyli przerzutka GRX-a z blokadą, czyli nie martwię się o to, że łańcuch mi gdzieś tam będzie skakał na jakichś tam dołeczkach czy coś. Łańcuch jest zawsze napięty, jest bardzo fajnie napięty i co mnie zaskoczyło, że GRX ma kółeczka na łożyskach maszynowych, co sprawiło, że nie musiałem wymieniać, chociaż kupiłem łożyska na kółeczka na łożyskach ceramicznych czy maszynowych. O, chociażby to, jak nagrywałem filmik o tym, czy warto wydawać kilka tysięcy na wózek, gdzie możemy kupić tańsze kółeczka i przekładać sobie bez problemu z roweru na rower. No i bardzo dużą kontrowersją, jak pewnie widzicie, jest to, że mam z tyłu kasetę pomieszaną Ultegry z MTB. Nie pamiętam, jaki to był model, chyba M7000. I tak, największa zębatka to jest 40, największa zębatka to 40 ząbków, kolejna chyba 35. Aż się posilę i zobaczę. Co my tu mamy? 40, 35. 31. Później 22, 20, 18, 17, 16, 15, 14 i 12. Powiecie, wariat. Ale ten wariat pomyślał o tym, że będzie miał 33 tysiące metrów przewyższeń i nie chce tracić głupiej energii pod górki, dlatego zdecydował się na takie przełożenia. Powiecie, że to nie działa, mówcie sobie co chcecie, przejechałem 950 km bez żadnych problemów, jedynie okazuje się, że brakuje mi po prostu między tym 22 a 31 jakiejś zębatki, ale to nie będzie problem, bo można użyć ją z innej kasety lub z oryginału, więc to jest najmniejszy problem. W końcu to zawodnik uczy się siebie i potem wyciąga wnioski, co mu jest potrzebne. Co my tu mamy jeszcze? Chyba będzie trzeba przekręcić rower. Chociaż teraz tak, ciekawostka. Chłopaki sobie tutaj napisali na odblaskach, jakie ciśnienie w oponach. Z racji tego, że jeżdżę na tublesach i jestem mega zadowolony. Jestem podjarany, jak jeżdżą te koła. Nie wiem, jak się jeździło na szytkach, bo tego nie próbowałem nigdy. Ale podejrzewam, że to jest coś podobnego, bo rower toczy się przepięknie.
I teraz tak, co zostało zmienione. Hamulce zostały oryginalne, zaciski. Zostały tylko zakupione nowe klocki, żeby mieć, że tak powiem, cały full zestaw do tego, żeby hamować. Zostały zmienione tarcze na Ultegry. Były oryginalne 105 i tutaj ciekawostka, że jest zaoszczędzone bodajże chyba 70 gram, a to bardzo dużo. No i tak, lecimy dalej. Championy 45 od Evenlighta. Kurczę, no co ja tu mogę powiedzieć? No na pewno nie jest to ściema. Jadąc w burzach, pracując teraz nad Morzem Bałtyckim, tak, niedaleko Morza Bałtyckiego, gdzie wiatry sięgają do 50 km na godzinę, czy nawet jak jest sztorm jeszcze bardziej. Kurczę, te koła w ogóle nie noszą nas na boki, nie zrzuca nas, możemy jechać pod wiatr jeszcze szybciej. Podgórki sprawdziły się mega dobrze, mimo że są tylko na piastach DT Swissa 350. Ze względu na pancerność, tak, jak robimy treningi, czy wpakujemy się w jakąś ulewę czy coś, to nie martwimy się o to, że zaleje nam łożysk, bo są chyba najlepiej zabezpieczone i tam się nic nie powinno zadziać. Także tutaj kółka po prostu kosmos. Cena z drugiej strony też jest kosmiczna, ale jak się okazuje, jednak warto. Nawet bym się zastanawiał teraz nad 50-kami, 8-kami, ale to zobaczymy, czy fundusze pozwolą, bo dla mnie będzie w tym momencie ważniejsze, aby zaopatrzyć się w koła lekkie, a są już upatrzone też Evenlighty 30, czyli typowo górskie opony, koła, ale już na piaście 240, żeby było jeszcze trochę lżej i chciałbym po prostu nie tracić tyle energii i pomóc sobie trochę na wzniesieniach, bo myślę, że trochę mi to da, a jak dobrze pamiętam, będzie chyba 300 gram różnicy na komplecie, a to bardzo dużo. Pod górkę na pewno to się odwdzięczy. Ciężkie mamy, ale za to pancerne, jak się okazuje, opony Continentala Grand Prix 5000 AS, czyli zastępcę, też nie będę bał powiedzieć, pancernych opon Grand Prix 4 sezony, gdzie Woron Kolarzyna bodajże na 10 tysięcy złapał jednego głupiego kapcia, bo napompował za mocno i po prostu było gorąco i je rozsadziło odętki. A tutaj w ogóle nie czuć, że opona waży 330 gram plus mleko. Z połączeniem z tymi no ciężkimi, jak na koła karbonowe, kołami, zestaw sprawdził się po prostu mega dobrze. Co tu więcej mówić, no po prostu mistrzowski zestaw. Nie, chyba nic tutaj więcej nie mamy co dodać. Oprócz tego, jakbyście się pytali, co to są za wentylki, to są za duże wentylki, gdzie po prostu Woron Kolarzyna wyjął z walizki narzędziowej kołki dziesiątki i też działa. Także myślę, że tu mamy wszystko omówione i chyba czas będzie na to, żeby zważyć tą bestię. A w międzyczasie, jak dotrwaliście w ogóle do tego momentu, zapraszam Was na wszystkie media społecznościowe, strawy, kluby na strawie, Instagramy, Facebooki, wszystko. Wklikajcie, śledźcie, będzie mi bardzo miło, jeśli Woron Kolarzyna będzie jeszcze bardziej rozpoznawalny. No i co? Nie wiem, czy tutaj widzicie, jest tak daleka. Mamy 0. Ja celuję takie 10 kilo. Szaleństwo, nie? 10 kilo rower szosowy. No i dużo się nie pomyliłem. Spróbujemy jeszcze raz w razie W. No. Sami ocencie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Sam fakt, że mamy ciężką lemontkę, liczniki, pedały i różne takie
rzeczy. Mamy ciężką kasetę, niekoniecznie ciężkie, ale nie też lekkie koła. Także dla mnie waga 9,5 kg. A, mamy saszetkę, mamy bidon, lusterko, tak? Także wydaje mi się, że nie jest najgorzej. W przyszłym roku na pewno będzie dużo lżej. Niekoniecznie na lemontce, ale tak, przyszła korba będzie dużo lżejsza. Będą lżejsze koła. I nie wiem, czy zdecydować się na 25, bo komfort, jaki dają mi te 28, no kurczę, dla tych 30 gram na stronę chyba nie jest to warte, żeby męczyć się na, jak na pewno wielu zawodników z zagranicy zaskoczyło nasze drogi, chociażby na wschodzie, gdzie niby wojewódzka, a była trochę masakra. Czyli będzie zejście z korby, będzie zejście z kół, zobaczymy z siodełkiem, to już będziemy patrzyli na finanse. Także myślę, że z pół kilo można by było jeszcze zejść, a to będzie bardzo dużo. No, chciałbym, żeby finanse pozwoliły na to, żeby zejść w ogóle na tą lżejszą ramę albo w ogóle Transonika, bodajże 1-2, gdzie mamy tam na Ultegrze. No i kolejną sprawą, nie będę wam o tym mówił, bo zrobimy o tym oddzielny odcinek, jak już założę nową korbę, nową lemontkę i wtedy będziemy mówili o planach kolejnych, chociaż z kołami się wygadałem, ale dowiecie się o tym w kolejnym odcinku, także subskrypcja, łapka w górę, komentarz, pytajcie się, co chcecie. Fajnie, jak podajecie jakieś swoje pomysły na nowe testy, na nowe filmy. Także w miarę możliwości ja o nich nie zapominam, bo na przykład o teście z lemontką trochę to trwało, ale zrobiłem. Także co, dzięki, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiam wszystkich uczestników Race Around Poland. 2023. Także widzimy się za rok. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.